Na początku, bo chciałem tak jakby w tej prezentacji pokazać to, bo często, jak wiecie, o Śląsku próbują różni ludzie udowadniać, że on jest jakiś na przykład odwiecznie polski, albo że jest odwiecznie niemiecki, albo jakiś. A ja wam chcę pokazać przez to, że przynajmniej według mnie de facto Śląsk nie jest odwiecznie żaden. Oprócz tego, że jest odwiecznie różny. I to zaraz zobaczymy. Ja punktem wyjścia zacząłem od takiego ludu, bo tutaj nasza ziemia przez te kilkaset albo kilka tysięcy lat gościła różnych ludzi i pierwszym ludem takim, który się tu odznaczył, byli Scytowie. Scytowie to był taki lud koczowników, którzy lubili sobie bardzo jeździć na koniach, świetnie też strzelali z łuku, cechowali się między innymi tym, że jak była bitwa, to zawsze po bitwie wypijali krew pierwszego wroga. Potem, ale też ze skóry swoich wrogów pokonanych robili na przykład sobie ubrania, rękawiczki, jakieś siodła na konie. No, także ci Scytowie, to był mniej więcej 6-7 wiek przed naszą erą, oni tutaj przez te tereny się przetaczali. Następni byli Celtowie, to już myślę taki lud wam troszkę bardziej gdzieś znany. Celtowie, o coś mi się zawiesiło. Celtowie, o, przodkowie dzisiejszych na przykład co? Irlandczyków, Szkotów, zamieszkujący Wyspy Brytyjskie, ale to nie zawsze tak było, bo praojczyzna tych Celtów znajdowała się tutaj, w Europie Środkowej, mniej więcej gdzie mamy Czechy, gdzie mamy południowe Niemcy, to jest ten żółty obszar, a cały ich obszar, że tak powiem, jaki oni zajęli, jest zaznaczony tym jasnozielonym kolorem. No i widać też, że oni zajmowali też tutaj nasze tereny. I Celtowie to był, uważa się, że w ogóle w dziejach cywilizacji świata jeden z ludów takich już, który większe piętno odcisnął, bo już tworzyli bardzo ładne jakby rzeźby. No nie był to lud jakiś prymitywny, był dość zaawansowany i mamy dzięki Celtom, między innymi na Górze Ślęży, może ktoś z was był, to jest taki masyw górski na Dolnym Śląsku, mamy prawdopodobnie po Celtach taką pamiątkę, czyli takiego kamiennego niedźwiedzia i jeszcze kilka innych takich rzeźb, które właśnie po tych Celtach tam zostały. To jest około 4 wiek przed naszą erą. I co jeszcze wam chciałem fajnego powiedzieć? A, no, żeby nie było tak przyjemnie, tak jak Scytowie tam sobie pili krew i robili w ogóle ze skóry przeciwników różne fajne ubrania, to Celtowie mieli taki zwyczaj, że wierzyli, że dusza, w sensie nie taka dusza, w sensie jak my wierzymy katolicy, ale że wszystko to, co jest jakby ten cały duch człowieka, znajduje się w głowie. Czyli oni pokonanym przeciwnikom odcinali głowy po bitwie i zabierali je sobie ze sobą na pamiątkę. O, no właśnie z Celtami możecie skojarzyć między innymi Asterixa i Obelixa, którzy byli Galami, a Galowie to była taka nazwa, którą Rzymianie właśnie nazwali Celtów, którzy żyli na terenie dzisiejszej mniej więcej Francji i Belgii. No i po tych Celtach przychodzą tutaj trochę później Germanie, taki lud bardzo bitny z północnej Europy, ze Skandynawii, no, który nadal ją zamieszkuje, tak, bo są to przodkowie dzisiejszych na przykład Szwedów, Norwegów, ale też między innymi Niemców, Holendrów, Anglików, Islandczyków. I oni w wczesnych czasach zajmowali mniej więcej w epoce jeszcze rzymskiej, zajmowali, jak widzicie tutaj tym zielonym kolorem, praktycznie tereny całej Polski i też tereny Śląska. Między innymi takie plemiona jak Wandalowie, no i od tego mamy w ogóle dzisiejsze słowo Wandal, czyli że ktoś coś jest jakimś łobuzem, mówimy, że jest Wandalem, to właśnie od tego, bo to było bardzo takie bitne waleczne plemię. I było też takie plemię między innymi Silingów, które prawdopodobnie, bo wiadomo, że jak się mówi o takich zamierzchłych czasach, to wszystko w zasadzie są to takie domysły. No, nikt tam nie był i tego na własne oczy nie widział, ale że od ich nazwy tego plemienia prawdopodobnie możliwe, że wzięła się nazwa Śląska i Góry Ślęży, Rzeki Ślęży. I na przykład ci Germanie stoczyli taką bitwę w lesie teutoburskim. Był taki w ogóle fajny serial na Netflixie o Rzymie. Oglądaliśmy. Jak on się nazywał? Nie wiem, ktoś z was na pewno... Coś właśnie takiego. I tam była w ostatnim odcinku fajnie ta bitwa przedstawiona. Jedna z największych bitew tamtego czasu. To było w 9 roku naszej ery. I tam Germanie w liczbie
20 paru tysięcy starli się z 30-tysięczną armią rzymską i praktycznie wszystkich tych Rzymian wymordowali i to była największa porażka armii rzymskiej i od tamtego momentu ustaliła się granica pomiędzy Rzymem a Germanią na Renie i Rzymianie no generalnie potem już się dalej się nie zapuszczali. No i dalej, po Germanach przychodzą ludzie, z którymi mamy no powiedzmy genetycznie i językowo najwięcej wspólnego, czyli Słowianie. To jest mniej więcej VI-VII wiek. Przychodzą sobie Słowianie, zajmują te tereny tutaj środkowej i wschodniej Europy. Przychodzą ze swoimi innymi wierzeniami, ze swoimi językami. Tutaj widzicie, gdzie ci Słowianie byli tym takim ciemnopomarańczowym kolorem. Także Słowianie kiedyś zajmowali tereny również nie tylko powiedzmy dzisiaj, gdzie jest ta granica germańsko-słowiańska, czyli Niemcy i Polska, ale jeszcze dalej na zachodzie i zajmowali praktycznie całe wschodnie Niemcy. I na przykład Berlin, stolica Niemiec, jest też rodowodu słowiańskiego. Był to słowiański gród na początku. Dopiero potem te tereny tutaj, te wschodnie, zostały podbite przez Niemców i do tego ich państwa włączone. Ale do dzisiaj na przykład w Niemczech, jakbyście kiedyś wschodnie Niemcy odwiedzali, są takie ślady jeszcze po Słowianach. Jest taki lud, oni się nazywali Słowianie Połabscy i po nich mniej więcej, między innymi zostali Serbo-Użyczanie, którzy tam mają swój język, który jest bardzo podobny do języka polskiego. Mają w swoim języku nazwy dróg, mogą się tego języka uczyć, mają mszę w tym swoim języku zachodniosłowiańskim, bardzo właśnie podobnym do polskiego i mają status mniejszości etnicznej na terenie Niemiec. I teraz tak, nie wiadomo, czy Śląsk wchodzi w skład Czech po państwie wielkomorawskim, to jest nieustalone, ale było takie państwo, największe i pierwsze państwo słowiańskie, które nazywało się państwo wielkomorawskie. Ono się znajdowało tutaj, gdzie widzicie, także obejmowało swoim zasięgiem dzisiejszą południową całą Polskę, Czechy, Słowację, też Węgry. Ono gdzieś powstało tak mniej więcej w połowie IX wieku. I co ciekawe, bardzo jest możliwe, że Śląsk już wtedy został ochrzczony, będąc częścią tego państwa. No bo na przykład świętowaliśmy niedawno 1050-lecie chrześcijaństwa Polski, bo wiadomo, Polska przyjęła chrzest w roku 966, ale jest bardzo możliwe, że Śląsk był już przeszło 100 lat wcześniej ochrzczony niż Polska, bo to państwo było chrzczone w zasadzie dwa razy. Pierw w roku 831 przyjęło chrzest od wschodnich Franków, czyli od takiego państwa, z którego potem de facto powstały Niemcy, z którego się wykształciło Królestwo Niemiec. A potem drugi raz było chrzczone przez tak zwanych apostołów Słowian, czyli Cyryla i Metodego. Tu ojciec Mariusz pewnie by się mógł więcej na ten temat wypowiedzieć. Patroni licznych szkół, ulic, również tutaj w naszych okolicznych. Tak, oni właśnie na tych naszych terenach i na tych terenach tego państwa wielkomorawskiego chrystianizowali. To byli tak zwani apostołowie Słowian, bo oni liturgię wśród Słowian oni byli Grekami ogólnie, byli Grekami, ale nauczyli się też za swoich młodych lat języków słowiańskich i dzięki temu właśnie sprawowali tą liturgię między Słowianami w ich języku, co nie bardzo podobało się papieżom, bo oni stworzyli dla Słowian własny alfabet, który się nazywa Głagolica, na którym się opierają języki wschodniosłowiańskie dzisiejsze, z którego powstała cyrylica, znaczy z którego zapożyczyła znaki cyrylica czy grażdanka w kościele prawosławnym u wschodnich Słowian. Tutaj właśnie mamy taką mapkę, czerwonym kolorem zaznaczone są języki, które są zapisywane alfabetami właśnie tymi wschodnimi cyrylicznymi, a niebieskimi tutaj te nasze, czyli łacińskie. No i dalej właśnie jest ten okres, kiedy nie wiadomo, czy Śląsk był jeszcze, wszedł w skład państwa czeskiego. Mówi się na przykład, że Wrocław być może był założony przez czeskiego księcia, ale to są bardzo takie niepewne tematy. No i przychodzi taki gościu, którego pewnie kojarzycie z lekcji historii, czyli Mieszko I, który stwierdza, że tu fajnie by było zrobić jakieś państwo w środku Europy, które, tak jak już wspomniałem, przyjmuje chrzest w roku 966 i tu w skład tego państwa wchodzi ten też między innymi i nasz Śląsk.
Tutaj macie mapę właśnie kraju, którym władał Mieszko. Ona jest, ten kraj był mniej więcej zbliżony, powiedzmy, granicami do tego, co mamy dzisiaj, oprócz tam terenów północno-wschodnich. I tak to się rozwijało. Oczywiście wszystkie te po przyjęciu chrztu, już te wszystkie, jakie zostały po Słowianach, te jakieś święte gaje, bo Słowianie na przykład czcili tam jakieś drzewa, siły przyrody, to wszystko było niszczone i została wprowadzana ta wiara chrześcijańska. Po, prawda, Mieszku przychodzi równie fajny gościu, czyli pan Bolesław Chrobry, który spotyka się na zjeździe gnieźnieńskim, to pewnie coś tam kojarzycie z historii, w 1000 roku z cesarzem niemieckim, który tutaj przybywa, do grobu, tak na marginesie, świętego Wojciecha, w którego kościół imienia mamy tutaj obok. No i tak wygląda Polska ze Śląskiem, Polska Bolesława Chrobrego. I fundowane jest między innymi w roku 1000 we Wrocławiu właśnie biskupstwo, jedno z najważniejszych, które swoim zasięgiem obejmuje prawie cały Śląsk. Zaraz wam powiem, czemu prawie cały. No i następnie sytuacja się komplikuje, czyli pewnie też coś takiego, co może gdzieś kojarzy wam się z lekcji historii, czyli rozbicie dzielnicowe. Umiera Bolesław Krzywousty i Polska jest dzielona pomiędzy książąt. Przestaje być ta władza tak jakby skupiona w jednych rękach. Władysław II Wygnaniec obejmuje władzę nad tutaj terenami naszymi Śląska. O, taki bardzo fajny, przyjemny pan. Tak jak widzimy, te księstwa są w pewnym momencie, Śląsk jest podzielony na kilka księstw, potem zostaje podzielony na tych księstw kilkanaście, kilkadziesiąt i ta władza jest bardzo zdecentralizowana. Tutaj w ogóle jest, czemu pokazuje Bytom? To jest prawdopodobnie najwcześniejszy w ogóle widok Bytomia. Tu kogoś poniosła fantazja, no bo nie ma gór żadnych za Bytomiem, chyba że Tarnowskie Góry. Ale o co mi chodzi? Bytom okazuje się prawdopodobnie nie jest takim super śląskim miastem, jakby się wydawało, bo Bytom zostaje dopiero w roku 1177 lub albo 7, albo 9 odłączony od Małopolski i przez księcia Małopolskiego podarowany księciowi śląskiemu. I dopiero wtedy znajduje się w granicach Śląska. Ale pomimo to, że jest na Śląsku, to Bytom pod diecezję krakowską, o ile się nie mylę, do roku 1811 jeszcze podlegał. Czyli pomimo, że już nie było tutaj, nie było Polski, tylko były Czechy, Austria, Niemcy, to Bytom cały czas podlegał kościelnie pod Kraków jeszcze przez kilkaset lat. A, i to taka ciekawostka, Bytomie są dwa. To jest Bytom nadodrzański, co się dowiedziałem też dopiero może parę lat temu, nie jest tylko jeden Bytom na Górnym Śląsku, jest też drugi Bytom nad Odrą na Śląsku Dolnym. No i tutaj widzicie jeszcze, jak to wyglądało w późniejszych czasach, jak ten Śląsk był rozdrobniony. Nawet tutaj same miasto Bytom i okolice, czyli tutaj też Radziąków, podlegały Siemowitowi Bytomskiemu, osobnemu księciowi, i każdy sobie tam tym swoim skrawkiem ziemi zarządzał. I tak w miarę spokojnie się to wszystko toczyło, aż przyszła taka bitwa w 1241 roku, bitwa pod Legnicą, bardzo duża bitwa podczas pierwszego takiego dużego tatarskiego najazdu na Polskę, bo może kojarzycie, że Tatarzy, Mongołowie ze wschodu tutaj robili na Europę najazdy i dotarli też do Śląska. I właśnie w tym roku 1241 doszło do wielkiej bitwy pod Legnicą, gdzie niestety śmierć poniósł Henryk Brodaty, wielki władca Śląska, przepraszam, Henryk II Pobożny, władca Śląska, którego potraktowali bardzo brutalnie, bo obcięli mu głowę i nabili na dzidę i potem z tą głową tam gdzieś objeżdżali okolice. I tutaj jest taka ciekawostka, że Henryk Pobożny był właścicielem i Śląska, i Wielkopolski, i Małopolski, także można sobie tak poteoretyzować, że gdyby on tam nie zginął, to był bardzo dobrym pretendentem do zjednoczyciela ziem polskich i być może wtedy na przykład stolicą nie byłby Kraków, tylko byłby Wrocław, a tak jakby dominującą mową, która potem się przekształca w język polski literacki, nie byłyby te dialekty małopolskie i wielkopolskie, tylko może byłaby mowa śląska i dzisiejszy polski język brzmiałby jak śląsko-gotka na przykład. No ale niestety Henryk zginął, nic z tego nie wyszło. Taka ciekawostka, miał 6 palców u stopy.
I po tym zostało jego ciało na polu bitwy potem rozpoznane, że to był on. No, tak tutaj jedno z jego przedstawień. Przepraszam. No i to są czasy XII wieku, XIII wieku, kiedy zaczyna się tutaj kolonizacja niemiecka, bo ci książęta śląscy stwierdzili, że no, mamy taki fajny kawałek ziemi i fajnie by było tutaj zacząć go jeszcze jakoś bardziej rozwijać. No i zaczęli sprowadzać kolonistów z różnych niemieckich krajów. Ci koloniści tutaj przynosili dużo różnych takich nowinek technologicznych, bo na przykład osuszali bagna, wycinali lasy, przynieśli do Śląska czy do Polski na przykład hodowlę karpia między innymi, zakładali miasta takie jak Bytom, czy Wrocław, czy Kraków. Dużo miast w Polsce zostało przy właśnie dużym procencie jakby tych osadników niemieckich założone. Oni oczywiście później w dużej liczbie się śląszczyli czy polszczyli, zatracali język swój niemiecki, gdzieś mieszali się z tą ludnością rodzimą. No i następnie to jest ten etap, gdzie kończy się w zasadzie przygoda ze Śląskiem w szkole, czyli Śląsk definitywnie przestaje być polski, bo w roku 1349, o ile się nie mylę, 39, po to sobie zrobiłem notatki, Kazimierz Wielki zrzeka się całkowicie praw do Śląska, no i ten Śląsk na w zasadzie prawie 600 lat od Polski odpada. Polska w tamtym momencie zmienia całkowicie swój kształt, tak jakby polityka całkowicie Polska odbija z tego zorientowania na zachód, na wschód, na tereny dzisiejszej Rusi, miast takich jak Lwów, i tak dalej. My przechodzimy pod panowanie czeskie. Tutaj takie twarzowe zdjęcie mi się znalazło pana Jana Luksemburskiego, któremu książęta śląscy składają hołd. To jest połowa XIV wieku, ale na przykład władca Bytomia, książęta, którzy rządzą tutaj tymi terenami, Bytom, Radziąków, wszystko co jest tutaj w okolicy, hołd czeskiemu królowi składają już w roku 1289. Także tak jakby no, ta Polska i ta władza polska tutaj na tych terenach kończy się dość szybko. Potem też być może coś, co jeszcze gdzieś tam się zahacza w szkole. Mamy takie wydarzenie jak wojny husyckie, czyli bardzo krwawe wojny takie na tle religijnym w latach 1419-36, gdzie husyci walczą z katolikami. I to są wojny, które całkowicie tutaj dla naszej ziemi są kompletnie wyniszczające, bo giną masy ludzi. Tutaj nawet sobie zanotowałem, że chyba 20 czy 30% ludności Śląska zostaje zabite, są spalone totalnie miasta, Bytom na przykład zostaje w tym momencie spalony praktycznie do gołej ziemi, dlatego że Śląsk jako cała kraina i książęta śląscy sprzyjali katolikom, no i dlatego przez husytów zostały te ziemie tak wyjątkowo brutalnie potraktowane. No i potem Śląsk dalej wychodzi z orbity tej czeskiej i zaczyna się znajdować w Austrii. Tutaj kolejny piękniś, czyli pan Habsburg. Habsburgowie w ogóle, nie wiem czy ktoś kiedyś w szkole wam powiedział, czemu byli tacy wyjątkowo mało twarzowi. Żenili się między sobą w bardzo bliskim pokrewieństwie, no i jak wiecie, nie można tego nie robić, nie bez przyczyny, bo grozi to różnymi paskudnymi chorobami genetycznymi, deformacjami. U nich to się między innymi przedstawiało tą taką bardzo wystającą szczęką, no i ogólnie nie byli zbyt piękni. Tak wyglądały ziemie pod ich władaniem. Trochę tego mieli w Europie, jak widać, bo aż od Hiszpanii, przez Niderlandy, Włochy, aż tutaj do Śląska, Czech i dużej części Europy Środkowej. I tutaj jest taka pani królowa Bona Sforza, też wam się coś może przewinęło o niej. Ona ten Śląsk próbowała dla Polski kilkakrotnie odzyskać. Habsburgom nawet proponowała, że odda im jakieś ziemie w zamian, te, które ona miała w swoim posiadaniu. Na przykład Siedmiogród, to jest taka kraina, która jest na terenie dzisiejszej Rumunii. Dracula stamtąd pochodził, tak na marginesie. No ale Habsburgowie stwierdzili, że oni jednak wolą Śląsk i nikomu go oddawać nie będą. No i jak to widać w tej historii, doszło do kolejnej strasznej wojny, czyli wojna 30-letnia. To jest taka wojna, o której w polskiej szkole się praktycznie nie uczy w ogóle, bo ona mało co tak jakby dotykała Polski i ziem polskich. Za to ona bardzo dotykała tutaj nasze ziemie Śląska. No i tutaj
postępuje protestantyzm, wypierani są z naszych terenów katolicy. I ta wojna w ogóle zwana jest największą katastrofą nowożytnej Europy. Pochłonęła setki istnień. Śląsk zostaje złupiony i przez jedną stronę, i przez drugą, i przez Szwedów. 1/3 ludności Śląska zostaje zabita. Znowu spalone zostają miasta, spalone zostają zamki. Spalono 36 miast, 1100 wsi, 113 zamków, 1/3 ludności wymordowana. Także znowu mało co się tutaj na tym Śląsku ostało i trzeba było ponownie sprowadzać jakichś kolonistów z innych krajów, żeby kimś tutaj tę ziemię zasiedlić. No a w ogóle ta wojna toczyła się o przywództwo w cesarstwie, tak zwanym Świętym Cesarstwie Rzymskim. Tutaj macie, jak to cesarstwo wyglądało. To były setki różnych księstw, państw stanowych, wolnych miast. No, dlatego też na przykład do dzisiaj w Niemczech jest takie duże zróżnicowanie tych dialektów, wszystkich gwar, bo to wszystko były tak jakby osobne takie byty, które przez długi czas ze sobą wojowały. No i między innymi też Śląsk był częścią tego wielkiego tworu. No i tak jak mówiliśmy, złupiony został totalnie przez praktycznie wszystkich po raz kolejny. No tutaj między innymi wygląda, jaki był układ sił właśnie w tej wojnie. Polska nie była zaangażowana, chociaż tam jakieś oddziały z Polski nieformalnie wspierały w tym konflikcie katolików, ale ziemie polskie nie były tym konfliktem dotknięte. No i potem z wojny, co może przyjść? Kolejna wojna oczywiście. Są tak zwane trzy wojny śląskie, czyli Austria, Habsburgów, bije się z Prusami, Hohenzollernów, bo Prusowie stwierdzają, że Śląsk jest taki fajny, że muszą go mieć w swoich granicach. Wojny w latach 1740-1763. No i w wyniku tych wojen cały Śląsk staje się pruski, potem w efekcie niemiecki. Tutaj wygląda, jak to właśnie wyglądało po zajęciu tego Śląska przez te Prusy. Co ciekawe, król Prus, czyli Fryderyk Wielki, on wcale nie był wcale zainteresowany zbytnio Śląskiem Górnym, bo twierdził, że Górny Śląsk jest niedorozwinięty, zacofany i w ogóle niezbyt ciekawy, ale okazało się, że te wojny im poszły tak skutecznie, że zajęli cały Śląsk i Dolny, i Górny, oprócz tego, co nazywamy dzisiaj Śląskiem Cieszyńskim, czyli tam no, teren dzisiejszego Cieszyna, Opawa i tak dalej, który został dalej w Austrii. No i dlatego też na przykład diametralnie inna jest tam mowa, inna jest też architektura, inne są obyczaje. Tam w ogóle bardzo jest na Śląsku Cieszyńskim ta tradycja literacka też taka w mowie śląskiej wykształcona lepiej niż u nas. Na przykład epitafia na grobach są po śląsku pisane często, czego u nas raczej nie ma. A Fryderyk Wielki tak na marginesie miał pomnik w Bytomiu. Piękny pomnik konny na dzisiejszym placu Sikorskiego, przed liceum, przed Sikorakiem. No ten pomnik niestety wojny nie przetrwał, bo został odstrzelony przez rosyjskich żołnierzy, jak tylko weszli do Bytomia w 1945 roku. Jak zresztą dużo różnych fajnych obiektów architektonicznych. No i tak wygląda ten Śląsk już cały w granicach Prus. No i tutaj przychodzą już takie czasy, że pojawia się ta działalność jakby takich postaci, które też starają się jakoś, bo w ogóle w całej Europie zaczyna się taka wiosna ludów, zaczynają się wykształcać państwa narodowe, tak? Także ludzie zaczynają się dobitnie określać jako Polacy, jako Niemcy, jako inne państwa różne europejskie. No i też są tutaj na Śląsku takie postacie jak na przykład ksiądz Józef Szafranek, pochowany tak na marginesie na cmentarzu Matry Dolorosa w Bytomiu. Też patron różnych szkół, ulic na Śląsku i w Polsce, który występuje właśnie w obronie polskiego języka. No bo od czasów tego Fryderyka Wielkiego w Prusach przestaje być taka sielanka, jak jeszcze to było za Habsburgów, to znaczy język polski w szkole jest zabraniany, język polski we mszy jest zabraniany. Od pewnego momentu też z tego, co kojarzę, na przykład zabrania się małżeństw ludziom, którzy nie znają języka niemieckiego. Także no, sytuacja tych Ślązaków, którzy się nie posługiwali językiem niemieckim, zaczyna być bardzo ciężka. Józef Szafranek w ogóle zwany śląskim rejtanem dzięki tej swojej takiej postawie obrony dla polskiej kultury. I on wydawał pierwszą razem z panem Emanuelem Smolką Dziennik Górnośląski, pierwsza w pełni polska gazeta w polskim języku prowadzona na Górnym Śląsku.
No i też Karol Miarka, którego chyba każdy już z Was kojarzy, bardzo, bardzo zasłużona postać. Też patron wielu szkół, ulic, obiektów na Śląsku, który wydawał taką gazetę jak Katolik, która też była gazetą w języku polskim, wydawaną na terenie Niemiec. I tutaj taka ciekawostka, to jest auto, nazywa się Benzo Velo, jedno z pierwszych w ogóle aut, jakie powstały w roku 1849, Benzo, bo od Benza, który potem Mercedesa będzie produkował, i chyba pierwszy w ogóle egzemplarz tego auta w formie takiego dostawczaka został sprzedany właśnie dla Katolika, żeby mogli oni te gazety rozprowadzać po Bytomiu. Także widzicie, jedno z pierwszych w ogóle aut na świecie w Bytomiu rozwoziło gazety. No i tutaj mamy takiego pana Bismarcka, Ottona Bismarcka, który jednoczy Niemcy, rok 1871. No i tutaj sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, bo no, tak jak widzieliście, Niemcy są, nie ma jednego państwa wcześniej niemieckiego. Są Prusy, jest Saksonia, Brandenburgia, są różne księstwa. No i pan Bismarck stwierdza, że musi z tego zrobić jedne Niemcy. No a żeby to były jedne Niemcy o jednym języku, no to oczywiście nie ma w tym państwie miejsca dla języka polskiego czy jakichkolwiek innych. No i znowu rugowany jest język polski ze szkół, ze mszy, z życia publicznego, no i życie tutaj ludzi, którzy w tamtych czasach, pomimo że ten język niemiecki już jest na Górnym Śląsku obecny od dawna, no to jednak zamieszkiwały jeszcze. Z tamtych czasów pamiętam, gdzieś czytałem takie opisy, że ktoś, kto odwiedzał Bytom, tutaj okolice, Radziąków, wszystkie te miasta, stwierdził, że mieszkańcy tej ziemi po niemiecku mówią, po polsku mówią słabo, a po niemiecku jeszcze gorzej. Także no jednak było to, ta umiejętność posługiwania się niemieckim nie była jeszcze aż tak popularna wśród Górnoślązaków. Tutaj takie jedno z fajniejszych zdjęć z Bytomia. No dzisiaj tych kamienic po lewej już nie ma, dzisiaj to by była Agora. Wprost widać jeszcze wieżę ratuszową, no ratusza też nie ma, został zniszczony przez Rosjan. No i pomimo tego, że życie było dla tych ludzi, którzy nie posługiwali się tym językiem niemieckim, dość trudne, no to to jest w zasadzie najlepszy okres dla naszej tutaj górnośląskiej ziemi, bo wtedy pojawia się kolej żelazna, budowane są kopalnie, budowane są huty. No i na przykład Bytom z miasta, które wcześniej przez kilkaset lat było takim, no niezbyt ciekawym takim miastem, bez brukowanych ulic, bez oświetlenia ulicznego, gdzieś tam na dalekim wschodzie Niemiec, staje się jednym z najbogatszych i najlepiej rozwiniętych miast Górnego Śląska, a sam Śląsk i Górny i Dolny jako całość nie jest jakąś taką krainą gdzieś tam zapyziałą na dalekim wschodzie Europy, tylko staje się jednym z centrów przemysłowych Europy i jednym z najlepiej jej rozwiniętych regionów. O, tutaj na przykład kopalnia Hohenzollern w Bytomiu z tamtych czasów. Tutaj na przykład przekrój maszyny parowej, która się znajdowała w Tarnowskich Górach. I to była w ogóle druga maszyna parowa, która się pojawiła na kontynencie europejskim po Anglii. Pierwsi w ogóle w tych wszystkich technologiach zaawansowanych byli Anglicy, ale oni te technologie trzymali tylko dla siebie, nie bardzo się z nikim tym dzielili. Ale potem tam zostali wysłani też tutaj specjaliści, inżynierowie z Prus i została taka maszyna skonstruowana i przetransportowana do Tarnowskich Gór. Także no widać, jak były tutaj dobrze te tereny rozwinięte, skoro druga maszyna parowa w całej Europie po Anglii znalazła się właśnie tutaj. Przyjechał tutaj nawet w odwiedziny pan Goethe, jeden z najsłynniejszych literatów, poetów niemieckich, który przyjechał zobaczyć, jak tutaj to wszystko wygląda na tym Śląsku. Nie był zbytnio zadowolony z tego, co tam z jego tych listów, pamiętników można przeczytać. Odniósł takie wrażenie, że jakoś tak mało ludzi tu mówi po niemiecku, że tak może trzeba by ich bardziej edukować. Także nie do końca był ze swojej podróży na Górny Śląsk zadowolony, ale znajduje się wpis do dzisiaj w księdze po jego wizycie w Tarnowskich Górach, można sobie obejrzeć. No i teraz przejdziemy już trochę dalej do powstań śląskich. To jest ten moment, który no już gdzieś tam w szkole, myślę, u większości z Was był zahaczony, chociaż nie zajmuje on tam jakiegoś dużego czasu też z tego, co wiem. Jak wiadomo, trzy powstania śląskie mamy w roku 19, 20, 21. W ogóle nie mówi się tak jakby, mówi się, że były powstania śląskie, wiadomo, że bohaterski zryw,
Polaków przeciw Niemcom, to też tak nie jest do końca prawda. Od czego się zaczęło? Zaczęło się w ogóle od strajków, od fali strajków, które się przetaczały przez całą Europę po I wojnie światowej, tak, no bo mamy od 14 do 18 roku pierwszą wojnę i takie strajki też tutaj nie ominęły oczywiście Śląska i w kopalni w Mysłowicach, Mysłowic Grube na tamten czas się nazywała, nie chcieli po prostu wypłacić górnikom szefowie pieniędzy. Oni tam zebrali się na placu, żeby jakoś no, swój sprzeciw zaprezentować i wtedy niemieckie tam oddziały otworzyły do tych ludzi ogień. No i to był początek pierwszego powstania śląskiego, które tak wybuchło spontanicznie, można powiedzieć, pod dowództwem pana Alfonsa Zgrzebnioka. Tutaj jest zasięg tych powstań, no im dalsze powstanie, tym ono większy zasięg tych walk był. Tutaj oczywiście nasze tereny też były objęte. Na pewno ktoś, na pewno macie też dziadków, no dziadków może nie, pradziadków raczej, którzy gdzieś też być może jako powstańcy śląscy w tym konflikcie walczyli. Mamy dwa powstania pod dowództwem pana Alfonsa Zgrzebnioka i trzecie powstanie pod dowództwem Wojciecha Korfantego. Drugie i trzecie powstanie jest wygrane, no i odbywają się plebiscyty. Jest wyznaczony obszar plebiscytowy, na Śląsk w ogóle przebywają wojska rozjemcze, Francuzi, Anglicy i ludzie są pytani, czy chcą przynależeć do Niemiec, tak jak do tej pory, czy woleliby jednak być w Polsce. No i wyniki tych plebiscytów są takie, że generalnie, o tutaj na przykład zdjęcie tych wojsk francuskich tutaj przed muzeum w Bytomiu, francuscy żołnierze i francuskie czołgi, no i Polska ten plebiscyt przegrywa, bo w każdym w zasadzie przypadku, o tutaj macie na przykład plakaty, bo i jedna strona agitowała, żeby głosować oczywiście, tak samo Polska, tak jak i Niemcy głosowali, no tutaj na przykład jest taki plakat, który pokazuje tą Polskę jako takiego wilka, który tutaj chce tej, prawda, niewinnej dziewczynce wykraść ten Śląsk. No każdy próbował jak największą liczbę ludzi na swoją stronę przekonać do głosowania, czy to za Polską, czy za Niemcami. Polska strona też wpadła na taki pomysł, że sprowadzi na Śląsk emigrantów, a że był do tego głosowania uprawniony każdy, kto pochodził z Górnego Śląska, to oni byli przekonani, że jak przyjadą górnoślązacy mieszkający gdzieś tam w głębi Niemiec na Śląsk, to oni na pewno zagłosują za tą Polską. No niestety okazało się tak, że ci ludzie, którzy tutaj przejechali, zagłosowali w większej liczbie za Niemcami. Także Polska niestety plebiscyt przegrywa. Tutaj na przykład to jest Chorzów, takie bramy były tworzone, kiedy do tej części, która się dostaje do Polski, wkraczały wojska polskie na ich powitanie, bardzo huczne. No ale pomimo tego, że Polska ten plebiscyt przegrywa, to biorąc pod uwagę wynik ostatniego powstania, ten zryw ludności, ta cała komisja międzynarodowa postanawia Polsce przyznać, no, można powiedzieć, bardzo atrakcyjny kawałek ziemi, bo pomimo, że Polska dostaje 29% tylko całego tego obszaru, na którym się te plebiscyty toczyły, to na tym obszarze znajduje się 53 na przykład 67 kopalń na Górnym Śląsku, także większość tego całego przemysłu, który się tu znajdował, co też było bardzo dotkliwe dla strony niemieckiej, z czego nie byli za bardzo zadowoleni. Tak to wyglądało przed wojną. To było właśnie województwo śląskie, które się składało z tego małego skrawka Górnego Śląska. No na przykład no Bytom był miastem niemieckim, polskie były już Katowice, polski był Chorzów. Bytom w ogóle był takim przypadkiem bardzo ciekawym, bo Bytom był otoczony granicą z trzech stron. I polskie już na przykład były Łagiewniki, dzisiejsza dzielnica Bytomia, polski był Chorzów. I żeby tam przejechać, to już trzeba było mieć taką przepustkę. I to w wielu przypadkach jeszcze było takie były absurdy, na przykład, że granica potrafiła dzielić plac, podwórko. Czyli dom na przykład był jeszcze w Niemczech, a już na przykład haźlik na placu albo chlewiki były w Polsce. Także całkowicie absurdalne sytuacje, gdzie na przykład tramwaj jechał z jednego miasta do drugiego i musiał przejechać przez teren drugiego państwa w pewnym momencie. Były plombowane drzwi, tam stawał policjant, żeby ktoś nie wyskoczył, żeby szmugiel nie był jakiś uskuteczniany, bo oczywiście szmuglowano przez granicę różne towary i w jedną stronę i w drugą. Także do bardzo dziwnych sytuacji dochodziło.
Te niestety zabytki po tych granicach polsko-niemieckich ciężko jest dzisiaj znaleźć, te słupy graniczne, bo potem, to za chwilę do tego dojdziemy, kiedy Niemcy zajmują cały już Śląsk, tą polską wcześniej też część, to oni burzą wszelkie te pozostałości po tych granicach, żeby no, nie zostało w pamięci to, że jakaś część Śląska należała wcześniej do Polski. No i przychodzi rok 39, wybucha II wojna światowa, Adolf Hitler w pierwszej kolejności napada na Polskę, potem dołączają się do tego 17 września Rosjanie, czego do dzisiaj się w dużej części wypierają niestety, ale to już jest inna historia. Mamy coś takiego jak obszar warowny Śląsk. Tutaj na pewno kojarzycie to miejsce, jak jedziecie do Chorzowa czy do Katowic. Jeden z bunkrów właśnie obszaru warownego Śląsk na dawnej granicy, przy dawnej granicy polsko-niemieckiej, czyli pomiędzy niemieckim Bytomiem a polskim Chorzowem. To były taka jakby linia umocnień bunkrów, które miały właśnie na granicy polsko-niemieckiej bronić Polski przed potencjalnym atakiem z niemieckiej części Śląska. No niestety nie została skończona budowa wszystkich tych bunkrów, bo wybuchła wojna i nie spełniły one do końca swojej roli. No Śląska tutaj broni Armia Kraków między innymi. No niestety przy przeważających siłach niemieckich oni się potem wycofują. No i Niemcy zajmują cały teren Śląska Górnego, ten, który wcześniej był w Polsce, i niestety zaczynają wprowadzać niesamowity tutaj terror dla całej ludności, która tak jakby nie spełnia ich kryteriów. Czyli w pierwszej kolejności biorą się za powstańców śląskich, za księży, za nauczycieli. Niestety oni są wszyscy mordowani i wysyłani do obozów koncentracyjnych. Między innymi tutaj też ksiądz Jan Macha, ostatnio beatyfikowany w Katowicach, zostaje skazany przez hitlerowców na karę śmierci. Za to między innymi, że pomagał rodzinom powstańców śląskich, które były przez władze hitlerowskie bardzo represjonowane, dostarczał im jakieś jedzenie i tak dalej. No i to już wystarczyło władzom hitlerowskim niestety, żeby skazać go na karę śmierci. No i tak jak on, niestety kilka tysięcy ludzi tutaj zostało tylko z powodu jakby swoich propolskich czy koneksji, czy nastawień wyeliminowane. Jest też tak zwana Volkslista, na pewno Wam się obiło. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo ta Volkslista i w ogóle słowo Volksdeutsch w Polsce się kojarzy bardzo źle jakby z kolaborantem, z okupantem. Ale ludzie w Polsce nie wiedzą, że u nas Volkslista była obowiązkowa. Nie było czegoś takiego jak niepodpisanie Volkslisty. I na całym tym terenie, który był przez hitlerowców zaanektowany do Rzeszy, każdy miał tą Volkslistę obowiązek podpisać. Były jej cztery kategorie. Pierwszą dostawali ludzie, którzy byli narodowości niemieckiej, ale oprócz tego też jakoś czynnie uczestniczyli, jakby wspierali III Rzeszę przed wojną i tak dalej. Drugą kategorię dostawali ludzie, którzy posługiwali się w życiu codziennym językiem niemieckim, kultywowali niemieckie tradycje, ale byli jakby bierni, nie współpracowali z państwem niemieckim. Trzecia kategoria to była tutaj na Górnym Śląsku najbardziej popularna. To była ludność autochtoniczna, która według tych teorii rasowych hitlerowskich miała się nadawać do zniemczenia, i 70% ludzi tutaj na tym obszarze zajętym przez hitlerowców właśnie dostało tą kategorię trzecią. A kategoria czwarta to byli na przykład Polacy pochodzenia niemieckiego, albo na przykład jeden z członków związku małżeńskiego, na przykład kobieta, która była w związku małżeńskim z Niemcem, mogła taką tą czwartą kategorię dostać. Co ciekawe, w ogóle polski rząd na uchodźstwie namawiał Górnoślązaków do podpisywania tej Volkslisty wręcz, bo za niepodpisanie Volkslisty groziło oczywiście Auschwitz, ewentualnie od chyba 1944 roku była od razu wykonywana kara śmierci. Także nie było jakby innej opcji. Ślązacy oczywiście, ci, którzy podpisali Volkslistę jako obywatele Niemiec, są zmuszani do służby w niemieckim wojsku. Na pewno między innymi wasi dziadkowie, pradziadkowie macie takie przypadki we własnych rodzinach, co też budzi w Polsce często jakieś niezrozumiałe zupełnie zdziwienie, że ktoś miał przodków w wojsku niemieckim. No nikt tutaj nie miał, kto się tutaj narodził, nie miał wyboru jakby, czy chciał służyć, czy nie. W 1945 roku wkracza tutaj front ukraiński, między innymi pana marszałka Iwana Koniewa, który wkracza tutaj do Bytomia, do Radziąkowa. No i tutaj na pewno macie relacje rodzinne, jak tutaj to wyglądało. Działy się rzeczy całkowicie straszne. Tutaj między innymi malunek z tak zwanej masakry w Miechowicach.
gdzie Rosjanie, jak wkroczyli do Miechowic, no wiecie, dzisiejsza dzielnica Bytomia, zamordowali około 400 ludzi, dzieci, kobiet, cywilów, oczywiście masowe były gwałty, wszelakie różne inne okropności. Co ciekawe, żołnierze Armii Czerwonej szczególnie upatrzyli sobie mordowanie kalek i niepełnosprawnych, bo twierdzili, że jeżeli ktoś jest kaleką, to znaczy, że został ranny w wojsku niemieckim na froncie wschodnim. Czyli, że potencjalnie gdzieś tam plądrował i grabił rosyjskie wsie, no i dlatego trzeba go zamordować. Między innymi tutaj jest przedstawione zamordowanie księdza Jana Frenzla, który został wysłany do rannego miechowiczanina. Tam został przez Rosjan pojmany, no i niestety po długich torturach następnie zamordowany. No i nie tylko prześladowanie ludności, mordy, gwałty, oczywiście też zniszczenia. Tutaj macie takie rzadkie zdjęcie dość z Bytomia, z okolic rynku. Pomimo, że w Bytomiu w zasadzie walk jako takich nie było, bo w Bytomiu już nie stacjonowały ani tutaj w Radziąkowie żadne wojska niemieckie, one się wycofały dalej na zachód, to okolice rynku Bytomia były ostrzelane z pierwkatiusz. Potem ratusz bytomski został podpalony, no i niestety rynek bytomski dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, czyli jest dwa razy większy niż był w oryginale, bo nie mamy ratusza, zostało zniszczone też bardzo dużo zabytkowej zabudowy, kamienic w okolicach, no a im dalej tym to wyglądało gorzej. No na przykład Wrocław został praktycznie zrównany z ziemią, z tym, że Wrocław i po jednej stronie i przez Niemców, którzy go bronili, i przez Rosjan, którzy go zdobywali. No i następnie po tej wojnie jest chyba jedno z największych, najbardziej, że tak powiem, dramatycznych w skutkach wydarzeń dla historii całej Śląska, bo tak jak wam pokazałem, były wojny, ludzie ginęli, były miasta plądrowane, palone, ale nigdy jakby w takiej ilości nie było tych zmian ludności tutaj, jakie się przydarzyły, jak wtedy, czyli zostaje z terenów w ogóle zachodniej Polski, z terenów Śląska, z terenów Pomorza, dawnych Prus Wschodnich, zostaje wysiedlone 3,5 miliona ludzi do Niemiec, a na to miejsce zostaje przesiedlone z dawnych wschodnich terenów Polski, czyli m.in. okolice Lwowa, na północy Wilna czy z Wołynia. Znowu ludzie zostają przesiedleni na tę ziemię. Też być może macie gdzieś w rodzinach takie sytuacje, jakichś dziadków, pradziadków. Ja na przykład osobiście mam u mnie od strony mamy moja prababcia, mama od mojego dziadka, też urodziła się we Lwowie, stamtąd musiała uciekać razem z pradziadkiem moim, bo tamte tereny były anektowane do Związku Radzieckiego i tak znaleźli się jak dużo ludzi tutaj w Bytomiu. Dużo ludzi też na przykład z Uniwersytetu we Lwowie zajęło Uniwersytet we Wrocławiu czy w Gliwicach. No i niestety to nie było tak tylko, że wysiedlano jakichś złych Niemców, bo wysiedlano wszystkich ludzi, którzy uważano za Niemców, którzy jeszcze sami nie uciekli. Także były przeprowadzane takie, bardzo to były nieprzyjemne, upokarzające procesy, kiedy ludzie tutaj musieli udowadniać jakby swoją polskość, a można było zostać wysiedlonym choćby z powodu nazwiska, z powodu słabego posługiwania się językiem polskim. Tutaj na marginesie jest przecież w Radziąkowie ulica księdza Knosały, który został wysiedlony pomimo tego, że ludzie tutaj z Radziąkowa bardzo pisali listy w ogóle i tak dalej. Bardzo chcieli, żeby on tutaj został, ale został ten ksiądz też stąd wysiedlony, tak jak i wielu, wielu niestety mieszkańców Górnego Śląska, bo z Dolnego Śląska wysiedlono praktycznie wszystkich. Dlatego na przykład dzisiaj na Górnym Śląsku mamy Ślązaków, a na Dolnym Śląsku już nie, bo tamta ludność, która już praktycznie posługiwała się tylko językiem niemieckim, praktycznie poza może jakimś szczątkowym procentem została całkowicie wysiedlona do Niemiec. No i to nie tylko to, że wysiedlano ludzi, ale zaczęła się też akcja odniemczania, czyli zacierania wszelakich śladów po Niemcach, jakie tylko były. Czyli usuwanie napisów gdzieś na ulicach, usuwanie lamp, usuwanie tych dekli nawet od gulików, które gdzieś miały jakieś niemieckie napisy, wyrzucanie z restauracji jakichś, nie wiem, naczyń, czy nawet sztućców, na których cokolwiek było po niemiecku napisane. Żeby nie było, Niemcy też nie byli, hitlerowcy nie byli jacyś lepsi w tej materii, bo oni znowu wszystkie ślady, jakie były tutaj polskości czy słowiańskości, też
też zacierali. No ale na przykład do dzisiaj, nie wiem, w Radziąkowie też tu pewnie są jakieś takie miejsca, gdzie widać jeszcze. Tak, są też. No, niestety dochodziło też do tego, że nawet często robili to też ludzie, Polacy tutaj przesiedleni, niszczyli napisy na nagrobkach, niszczyli płyty nagrobne, gdzie były inskrypcje, no przecież niemieckie, bo ludzie tutaj żyli na terenie państwa niemieckiego. No ale pomimo tego wszystkiego do dzisiaj jeszcze dużo jest takich jakby pozostałości po tym. Też często we Wrocławiu takich pełno jest napisów, we wszystkich miastach po całym Śląsku, nie tylko, bo i na północy, w Gdańsku, na Pomorzu. Często one są zachowywane, jakoś restaurowane, no jako część przecież naszej też tutaj historii wielowątkowej. No i tak jakby przechodzimy, udało nam się przelecieć już przez 2000 lat, w sumie przechodzimy do dziś. Przechodzimy do dziś. Były dwa spis ludności, spisaliście się wszyscy w spisie ludności tym ostatnim, czy nie? Nie wiem. Jakieś, bo w ogóle kary miały być, jak ktoś się nie spisze. Nie wiem, czy te kary były egzekwowane. Ja się spisałem. Wcześniej spisy są robione co 10 lat. Wcześniej spis był w roku 2011. I tutaj można było w tym spisie też zadeklarować narodowość śląską. Nie wiem, jak tam to wyglądało u Was, w przypadku Waszych rodzin. W spisie w roku 2002, czyli tym jeszcze wcześniej, narodowość śląską zadeklarowało 174 tysiące ludzi, a potem w roku 2011 już 847 tysięcy, także zwiększyło się to kilkakrotnie. To między innymi na pewno dzięki słowom pana Kaczyńskiego o zakamuflowanej opcji niemieckiej, I przez różne takie inne procesy, ale jak widać to rośnie. No teraz ten spis się zakończył niedawno, wyniki tego spisu będą publikowane dopiero jakoś pod koniec tego roku i w przyszłym roku. Tutaj mamy mapkę, jak wygląda w ogóle Górny Śląsk, bo to można by o tym napisać 3 książki, że województwo śląskie to nie jest Śląsk ani Górny Śląsk, bo Górny Śląsk znajduje się na terenie województw śląskiego i opolskiego. W zasadzie województwo śląskie jest tylko w połowie śląskiem, bo mamy wszystkie tutaj Sosnowce, Będziny, Częstochowy i inne, które przecież tym śląskiem nie są. I jak chodzi o język śląski, no właśnie, język albo dialekt, na pewno nie gwarę. Zadeklarowało w ostatnim spisie przeszło 500 000 ludzi posługiwanie się językiem śląskim i jako językiem pierwszym, czy jako językiem drugim, łącznie to było przeszło 500 000. I no ja nie jestem językoznawcą, nie mam wykształcenia w tym kierunku, ale z tego co tam trochę na filologii się uczyłem i co się sam tym trochę interesuje, na pewno nie można śląskiego nazwać gwarą z prostej przyczyny, że język, mowa, dialekt śląski nie jest jednorodny. Można go podzielić, jest kilka systemów jakby podziału, można wyodrębnić 3 takie duże grupy. Tutaj naszą tą grupę tych języków, czyli tych dialektów, którymi się posługujemy, powiedzmy, czy w Bytomiu, czy tu w Radziąkowie, czy w ogóle w okolicach, Chorzów, Katowice. To są tak zwane dialekty katowicko-gliwickie. Mamy też te dialekty cieszyńskie, które się mocno różnią od tych naszych. I mamy te dialekty opolskie, czyli tam używane w partii rodzinnych, stronach, tak, gdzie się gołdą, u nas się godo, a tam się gołdą. Także, a one jeszcze między sobą się różnią, to już wiadomo, zatarło się, ale kiedyś jeszcze dawniej przed wojną na przykład jedna wieś potrafiła mieć kilka gwar pod sobą, także na pewno nie można mowy śląskiej nazwać gwarą, jeżeli ktoś już nie chce nazwać jej językiem. A wiecie, tak jakby nie ma czegoś takiego, filologia to nie jest nauka jak matematyka, że 2 plus 2 jest 4 i nie ma twardej granicy między językiem na przykład a dialektem. Także mamy takie języki jak na przykład czeski i słowacki, które są bardzo do siebie podobne, ale mimo to są dwoma odrębnymi językami. A mamy na przykład język niemiecki, który jest teoretycznie jednym językiem, ale niemiecki z północy, a niemiecki z południa różni się bardziej niż na przykład polski, a jakiś tam język serbołużycki, a mimo to jest to jeden język. Na przykład język norweski do XIX wieku jeszcze był uważany za dialekt języka duńskiego. Dzisiaj to są dwa odrębne języki i nikt nie powiedziałby nigdy, że to jest jeden język. Także wiecie, to się płynnie zmienia i
jest takie podejście jakby najprostsze i najlogiczniejsze według mnie, że jeżeli ktoś uważa mowę śląską za swój język pierwszy, ojczysty, no to on po prostu tym językiem jest. Ale jeżeli chodzi o język, bo wiadomo, że ta nasza mowa była używana głównie właśnie w mowie, nie w piśmie, bo jednak są tu takie tendencje, które istnieją do dziś, że wiadomo, że jak się goda po śląsku, to godać po śląsku można w domu, ewentualnie jak się pójdzie do sklepu, ale jak już coś poważnego, jak się mówi o czymś takim, wiadomo, wzniosłym czy o czymś ważniejszym, to już trzeba to zrobić albo po polsku, albo po niemiecku. I to nie jest tak, że jest tak tylko dziś, ale tak było praktycznie od zawsze. Ale są też zabytki języka śląskiego w piśmie. I pierwszy jakby ślad języka śląskiego w piśmie, jak chodzi o dłuższy tekst, to jest list Ambrożego Szklorza z XVI wieku, z roku chyba, o ile się nie mylę, 1574, który pisze do księcia Jerzego Brzeskiego i to jest, ten oryginał tego znajduje się w muzeum w Oleśnie właśnie. A drugim takim zabytkiem już takiej poważnej literatury, no bo to nie była żadna poważna literatura, tylko list do księcia, jest coś takiego, płacz a narzekanie predykantów ze Śląska wygnanych w namysłowskim kraju. I to jest właśnie przez protestanckich duchownych, którzy zostają po kontrreformacji, czyli pierw reformacja, katolików wypierają protestanci, potem jest kontrreformacja, protestantów wypierają katolicy i oni niestety, ci kapłani protestanccy byli, no tak jak tutaj tytuł głosi, byli wygnani ze Śląska, musieli te nasze tereny opuścić i powstało takie dzieło opisujące wydarzenia z 1654 roku, właśnie napisane przez tych duchownych tutaj ze Śląska wygnanych. Ono ma kilka czy kilkanaście części, ono jest rymowane, oczywiście no z tego tutaj cokolwiek ciężko jest raczej odczytać, ale jest tutaj ze strony wachtysz.pl w ogóle sobie, warto, polecam stronę, jak ktoś się interesuje Śląskiem. Brzmi to mniej więcej, jak skoro komisarze przyjęli z nowiną, że kościoły odbierą, a nasze wyginą. Takech się bardzo przeląk, zbladłem jako chusta, omdlałech patrzy z ławy i zawarłech usta. Czyli widzicie, 400 prawie lat minęło od tamtego momentu, a jest to mowa bardzo zbliżona do dzisiejszej śląskiej gotki, czy też po części do języka polskiego. No i jaka jest ta sytuacja tego śląskiego na dzień dzisiejszy? Powiem wam, że jest chyba niezła. Okazuje się, że śląsko-gotka nie nadaje się tylko do rozprawiania przy barburce, przy krupnioku i przy piwie, albo do kabaretów i do widzów, ale są pisane po śląsku i przekładane na śląski poważne dzieła literatury światowej, bo na przykład pan Grzegorz Kulik, okazuje się w ogóle mój sąsiad z drugiej strony ulicy w Bytomiu, przełożył już Alicję w Krainie Czarów, przełożył Kubusia Puchatka, czyli Niedźwiadka Pucha, przełożył opowieść wigilijną, teraz przekłada Hobita w tym momencie na śląski. Także ta sytuacja jakby małego księcia. No i tak jak tu właśnie ksiądz wspomniał, też tutaj wasz burmistrz, pan Tobor, wielki pasjonat wszelakiego rodzaju we wszystkich językach Pism Świętych, przełożył nawet Nowy Testament na język śląski. Także okazuje się, że jest to mowa, w której można przedstawiać nawet bardzo poważne tematy i filozoficzne, i religijne, i bardzo wzniosłe. Także no, dzieje się, powstaje tego coraz więcej. Jest właśnie dużo takich postaci jak czy wasz burmistrz, czy pan Grzegorz Kulik, czy Mirosław Syniawa, czy pan profesor Kadłubek, czy pan Marcin Melon, którzy tworzą naprawdę w śląskiej mowie poważną literaturę i okazuje się, że da się. Także oby się to tak dalej rozwijało. A tutaj na koniec rzuciłem mapkę Śląska, jak w zasadzie Śląsk w ogóle jako całość i Śląsk Dolny i Górny wygląda na tle dzisiejszej Polski, bo to, że podział śląski dzisiejszy jest bezsensowny, to pewnie wiecie, że mamy Sosnowiec w województwie śląskim, że stolica historyczna Górnego Śląska, czyli Opole, jest wyrzucona do jakiegoś takiego dziwnego, sztucznego województwa opolskiego, ale to nie tylko tutaj, bo na
przykład na wschodzie macie Białą Podlaską w województwie lubelskim, Radom, takie memiczne miasto na przykład jest miastem małopolskim, a znajduje się w województwie mazowieckim. Także nie wiem, czemu ten podział został tak zrobiony, no ale ze stanem jakimś faktycznym, jakichś w ogóle krain jakby historycznych w Polsce niewiele ma wspólnego. Także jak widzicie, Śląsk w zasadzie rozpościera się na cztery województwa, bo i na śląskie, i opolskie, i dolnośląskie, i też kawałek województwa lubuskiego. A, i na koniec zostawiłem sobie ciekawostkę. No czy myślę, w ogóle zacząłem od tego, że ja przyjeżdżam z Bytomia do Radziąkowa opowiadać radziąkowskiej młodzieży o Śląsku. Z lwowskiego Bytomia do turbośląskiego miasta ja im mam opowiadać o Śląsku, to oni mi by mogli o Śląsku poopowiadać. Ale czy wiecie w ogóle skąd się ta nazwa wzięła? Cidry, Cidrland. Tak, i są przynajmniej dwie takie teorie. Jedna to jest taka, że jak były wojny napoleońskie, jak Napoleon tutaj szedł przez całą Europę, to tutaj też stacjonowali żołnierze francuscy i że tutaj ten cydr z Francji właśnie przynieśli, to jest jedna opcja. A druga jest taka, że jak były natomiast wojny w XIX wieku prusko-francuskie, to tutejsi mieszkańcy Radziąkowa, którzy w pruskim wojsku służyli, tam jak byli na terenie Francji, to tam poznali taki fajny napitek i postanowili go tutaj na teren Radziąkowa przynieść i też posadzono te sady i zaczęto tutaj produkować cydr. Podziękował. Dziękuję za uwagę.